Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mamy bardzo łatwy temat. Matowanie komputera królem, hetmanem i wieżą. Jest to zadanie bardzo proste. Jeżeli ustawimy hetmana w ten sposób, że jest dalej od króla, a wieża bliżej, robimy ruchy. Hetmanem, wieżą, hetmanem, wieżą, hetmanem, wieżą i musi być mat. Zobaczmy, jak to wygląda. W ogóle nie patrzymy na to, co gra czarny król. Idziemy. Hop, hop, hop. Zobaczmy, że hetman broni wieży. Hetman broni wieży. I daliśmy mata. I najlepszy komputer na świecie, program Stockfish, najlepszy, bezpłatny, jaki jest. Tam jest kilka innych, które mogą z nimi realizować, na przykład Houdini czy Komodo. Dostał mata. Idziemy w drugą stronę. Możemy to zrobić tak. Pamiętamy, co jest najważniejsze. Raz hetman, raz wieża. Raz hetman, raz wieża. Raz hetman, raz wieża. Raz hetman, o, zaspędziłem się, już nie. I idziemy, raz, oj, poszliśmy źle, cofamy ten ruch, bo byśmy poszli w prawo, a my chcemy iść teraz do góry. Co komputer nam nie da? Ten zły komputer nam nie da, my to jeszcze raz sobie poradzimy, zrobimy edytor pozycji. Tu oczywiście korzystamy z serweru Lichess. Czyścimy szachownicę. Stawiamy białego króla, żeby nam nie przeszkadzał. Stawiamy czarnego króla gdzieś blisko. Białego hetmana do rogu. Wieżę stawiamy. Kontynuujemy. Z komputerem oczywiście gramy. Wybieramy kolor biały, bo wolimy grać z hetmanem i wieżą. I teraz już wiemy, jak mamy iść do góry. Do góry. Widzimy, że hetman broni wieżę, król nie może zbić. Broni wieżę. Broni wieżę. I dajemy mat. Tu praktyczna uwaga, że kiedy uczymy dzieci tego matowania, musimy zaczynać z tego narożnika, z tego i z tamtego. Dzieci muszą się matować na wszystkich z krajach szachownicy, ponieważ na tym i na tym zadanie wygląda dla niego inaczej. Dziękuję za uwagę.